Policjanci wyjaśniają okoliczności wypadku, do którego doszło w województwie lubelskim. Na jednej z posesji 67-letni mężczyzna spadł z dachu budynku. Niestety jego życia nie udało się uratować. Do tragedii doszło we wtorkowy poranek, 28 sierpnia na posesji w gminie Michów, pow Lubartowski. Według wstępnych ustaleń mundurowych 67, mężczyzna spadł z budynku gospodarczego na betonowe podłoże. Mężczyzna, wymieniając pokrycie na dachu budynku, spadł z wysokości kilku metrów. Przekazała sierżant sztabowy Jagoda Stanicka z lubartowskiej policji. Niestety, mimo podjętej akcji reanimacyjnej, obecnie policja pod nadzorem prokuratury ustala dokładne okoliczności tragicznego zdarzenia. Mundurowi zwrócili się także do mieszkańców: Zobacz. Nie żyją dwa osoby, cztery są ranne. Prokuratura przekazała szokujące wieści w obliczu tragedii. Policjanci zaapelowali do mieszkańców podczas przeprowadzania prac budowlano-remontowych, szczególnie na wysokości, a także podczas obsługi niebezpiecznych urządzeń i narzędzi. Złe samopoczucie, rozkojarzenie, nierozsądne zachowania czy niewłaściwe obsługiwanie narzędzi to najczęstsze przyczyny wypadków, zwracają uwagę mundurowi.